Witajcie. Pamiętacie z poprzedniego odcinku, że tutaj ta rurka pękła, sparciała i trzeba ją wymienić. Tu znalazłem taką gdzieś tam u siebie w szpargałach i mam nadzieję, że będzie dobra. Będziemy wymieniać, bo pogoda, słuchajcie, pozwala na to. Ładnie dzisiaj wiało, pieruńsko wczoraj tutaj połamało parę rzeczy. Po drodze widziałem, ale... Cyk. Już jesteśmy. Mam nadzieję, że ta też już jest taka trochę lipna, ale jej nie będziemy ruszać. Ale ta, widzicie, jest, no dziurę ma, tutaj jest taka zmurszała, sparciała, więc będziemy wymieniać. Idę po klucze. Tutaj może, chociaż śrubokręty powinny dać radę, także wezmę płaski, bo tu jedny albo dwa krzyżaki. Zobaczymy, co tam znajdę. Totniemy, przymierzymy, będziemy zakładać. No, przygotowałem sobie śrubokręt. O, nawet nieźle idzie. Leciutko. O, pyk, odkręcone. No, to też całkiem. O. Te opaski damy do góry. No co, jest jeszcze trochę. One pewnie tutaj już nie wiadomo ile lat siedzą. No i się ich chyba nie da do góry. Wiecie, czego się obawiam? Że będzie niemożliwe to założyć i trzeba będzie ściągnąć obudowę termostatu. Na to wygląda. I to tak, i to właściwie jest pewne. Szykuje się dłuższa robota. Nie ma jak tutaj podejść do tego. Miejsca nie ma ani co podnieść, ani co opuścić. Ale numer, widzicie, nie jest to takie proste. Zobaczę z drugiej strony. Aha, chyba żebym tutaj odkręcił ten termostat, kurde, z głowicy i on mi się wtedy powinien tutaj odsunąć lekko, nie? Bo on jest tylko tutaj przymocowany, a tu go wtedy po prostu będzie elastyczny. I chyba tak zrobię, zobaczymy co z tego będzie. No, odkręciłem, ale słuchajcie, tutaj jest połączenie z głowicą. Bardzo mi to nie pasi, bo w tym momencie ta uszczelka jest tutaj, będę musiał to jakoś dokręcić dobrze. Ale przygotowałem kawałek tej rurki. No i mam nadzieję, że teraz to będzie pasić. No, jedną ręką to wiecie co się robi. Dobra, zabiorę się za to porządnie. No tutaj widzicie, w ogóle tą gumę co ściągałem, to ją palcami rozerwałem, także to po prostu już było totalne próchno. Tutaj już to jest założone. Zaraz będę poprawiał, żeby właściwe wysokości nabrać. Ale w pierwszej kolejności trzeba przykręcić obudowę termostatu. Żeby też to właściwej wysokości nabrało. Skubaniec. No patrz, nie idzie tak łatwo. No, założyłem, ale jeszcze teraz termostat przykręcę. Dobra, zaraz zobaczymy. No tutaj z termostatu nie leci sucho. Tu z tej rurki, którą wymieniałem, też sucho. Wody pełno. Porozlewałem trochę, bo tu kurczę jest bardzo niewygodnie, nieporęcznie nalewać wodę do chłodnicy. Stąd tam ta klapka w masce i tutaj ten zbiornik właśnie był taki, żeby to było łatwo. Oni to wiedzieli, dobrze wiedzieli co robią. No i tu zobaczcie też elegancko, sucho, także powinno to być szczelne. Zrobimy odpalanie. No, trzymaj tak kciuki, bo to ważny moment. Gdzie ta stacyjka jest? Tu. Pyk. Ha. Patrzcie, gaz do oporu. Tu przy pompie ten jinx trzeba przekręcić. Trzyma się dobrze. Skrzynię sprawdzić, czy na luzie. Na luzie.
No i odpalać, nie? Ten rozrusznik się zawiesza. Trzymam go, trzymam. Niech wystartuje. No dawaj, dawaj. Dawaj. Idziesz, chłopie. Dobrze. Robimy rundkę, zamknę maskę i jedziemy. Jeszcze wezmę sobie tylko poduszkę. Piękną mamy wiosnę tej zimy, a było to latem, jak znam go klasyk. Jedziemy, słuchajcie, na przejażdżkę, bo naprawdę ładna pogoda. Pierwsza jazda w tym roku. No i ciapek jedzie, słuchajcie, po roku stania odpalił, widzieliście jak. Bo wczoraj odpalałem pierwszym razem, nie, przedwczoraj, bo wczoraj nie odpalałem, bo była wichura. Przedwczoraj odpalałem pierwszym razem. No i teraz drugie odpalanie też widzieliście. Ale jedziemy, bo ostatnio odwiedził mnie Jarek, słuchajcie. No i się chłopak zakopał. Jadę to zobaczyć. Woda tutaj na tej drodze zawsze w tym miejscu była i stała. I tak myślałem, że się Jarek tutaj właśnie zakopałeś. No całkiem nieźle poszło, muszę powiedzieć. Bo to było chyba jedyne miejsce, gdzie się mogłeś pan zakopać. Dobra, to wyniesiemy, bo potem będę jechał z jakąś maszyną i upierdzielę. Po co to? No niech se tutaj stoi. No, także tutaj jest dosyć. No, ale zobaczcie. Ciapuś troszeczkę się rozgrzał. Elegancko pracuje. Tu oczywiście woda, to jest, mówię, w tym miejscu zawsze. Ale patrzcie. Dla tych, którzy by chcieli zobaczyć, czy on pracuje, czy nie, jak pracuje, to słuchajcie. Elegancko. Piękna rzecz, co? Aż mi go szkoda, no ale niestety różnie w życiu bywa. Jedziemy dalej. Pojedziemy tam na przejazd, co robiłem w zeszłym roku koparką. Tam, gdzie jest ta taka zagajnik tych brzuzek. Tam pojedziemy i pojedziemy tutaj pod ten kawałek, gdzie puszczałem ostatnio te drzewa
co porządki trzeba robić. Także siadamy, jedziemy. Zobaczymy. Najgorzej w ciapku jest to, że tu jest ten daszek. I przez daszek słabo widać. Nie wiem, czy ja dobrze robię, jak tutaj tu wjeżdżam. Rząsko, jak nie wiem co. Ale się ugina wszystko. Zaczekamy jeszcze, wysiądziemy sobie na chwilę, bo zobaczę, co tu się dzieje, słuchajcie. No tutaj to były właśnie ostatnio porządki, jak robiłem z Marcinem, to tutaj. No i to drzewo też trzeba będzie stąd posprzątać i tu w ogóle wszystko to, co jest z tej strony do wywalenia, do porządkowania. Wszystko jak to leciało, to kurczę się te gałęzie połamały, ale to nic, to po prostu ja to pozbieram wszystko, bo to jest ważne do palenia takie suche, potem po co te szczapy się z nimi bawić. A tam jeszcze widzicie, o, te brzuski poleciały. No jest trochę roboty, jest, ale co zrobimy? Jedziemy na przejazd, tamten przepust, widzieliście, co mówiłem, że kopałem. Ale normalnie bajka, to jest piękna rzecz. No jesteśmy na tym przepuście. Woda sobie płynie bardzo ładnie. Widzicie, ile to roboty, ale i tak ten rów widzę, że się wypłycił i trzeba go znowu czyścić. Nie wiem, jaka tego jest przyczyna, że to tak szybko się zapycha, ale no bardzo szybko się zapycha. Przecież tu było dużo, dużo głębiej. Nie wiem, o co tu chodzi, ale o, i tu jest zagajnik. No, to bardzo ładny zagajniczek tutaj jest. Fajnie tutaj by tak, wiecie, ławeczkę postawić, stolik, jakiegoś grilla sobie usiąść, porozmawiać z rodziną, przyjaciółmi, czy kto tam jak lubi, może sam. I piękna sprawa. Zobaczymy tutaj, jak to wygląda, bo tu widzę, że ścieżkę sobie zwierzęta zrobiły. O, tam widzicie to drzewo, gdzie tam jest przepust, też połamane. Trzeba będzie porządki porobić. Tutaj nie, no roboty to jeszcze w tym miejscu, tutaj gdzie jestem, w każdym razie nie będzie, bo tu jest ten dołek i tu jeszcze mimo tego oczyszczenia rowu, to tu jest jeszcze grząsko. Tam na górce śmiało można pojechać, ale tutaj był moment, jak jechałem sobie na szages, tak? No to nie bardzo. To nie bardzo w każdym razie. O, widzicie, tutaj woda. Muszę tu pojechać tędy, zawrócę sobie tutaj i pojadę tam wzdłuż i w tamtą stronę. Chyba, że jeszcze zobaczę tutaj.
Kurde, butów nie wziąłem. Takich roboczych, co trzeba. No tu mogę przejechać. No to tu sobie przejadę jeszcze i pojadę jednak tamtędy. Ale mimo to ciągnik mocno siada, powiem wam. Mocno siada. Także jeszcze za mokro, żeby wjechać w pole. A już mnie korci. Jedziemy. No i brało, brakowało, bym się ciapkiem zagrzebał. Patrzcie, tu wcale nie jest tak... O kurde. Wcale nie jest tak tutaj wesoło. No. To nie są żarty. Za wcześnie na pole. Zdecydowanie za wcześnie. Tutaj wyjechałem, bo tutaj wiem, że tu było wyżej, więc musiałem po prostu... Przycisnąłem ciapka i on wylazł z tego, ale... Nie są żarty. Tutaj z tej strony muszę jechać, bo tutaj wiem, przy drzewach jest taka górka, ten środek to jest bardzo niebezpieczny taki. I zwłaszcza ten pasek taki właśnie tu od tego, od tej góreczki, co widzicie, o tutaj nawet woda jest, nie? Tu odtąd, tam aż, to ten cały środek jest naprawdę bardzo nieprzyjemny na takie rzeczy i tutaj zawsze mi się najtrudniej robiło, więc tu jak jeździłem 60, to kita ile wlezie, czwórka i z tymi bronami czy z czym tam leciałem, że aż burza. Żeby tylko nie zatrzymać się, bo wtedy to byłoby niebezpieczne. Dobra. Jedziemy dalej. No jedziemy powolutku. No słuchajcie, silnik się trochę rozgrzał, ale jeszcze nie pokazuje temperatury na wskaźniku. Natomiast teraz już tak ma 2,5 powiedzmy ciśnienie na gorącym. Mam nadzieję, że jak dojadę z powrotem do bazy, to już będzie temperatura, czujnik temperatury pokaże nam, jak to wygląda. Ładowanie jest tutaj, bo kontrolka gaśnie, w momencie kiedy odejmę gazu, to kontrolka się zapala. Jest to jazda spacerkiem, także ja tutaj nic nie będę szalał. Gdyby ktoś tam coś marudził, czemu tak powoli? Poza tym zauważyłem, że tutaj mi cieknie olej spod tego zegara. Ja tam muszę tą rurkę dokręcić. Delikatnie tam cieknie, kapie po troszeczkę, ale muszę tą rurkę dokręcić. No teraz to zobaczyłem, że na wysokich obrotach to on wtedy... Stąd wtedy tam zaczyna kapać. Ale to jest bajka, powiem wam, jeździć czymś takim. I te ciągniki, naprawdę nie boję się powiedzieć, że to był najlepszy ciągnik na świecie w swojej klasie w 1959 i w 1960 roku. No to o czymś to świadczy. Te ciągniki będą jeździły jeszcze za 100 lat. A te dzisiaj produkowane to już niedługo, bo tego się nawet nie opłaca naprawiać. Także pierwsza wiosenna w zimie przejażdżka Ursusem C325 z roku 1961. Piękna sprawa.
tutaj zmienić bieg. Szóstka. Piątka. Ciśnienie oleju teraz jest dwójka, tam z groszami. To wydaje mi się, że nie jest źle, on jeszcze tam remontu nie wymaga. No przynajmniej ja bym go nie remontował. Jak ktoś tam lubi mieć ciśnienie 5, no to oczywiście pewnie, że tak. Ale mi to co jest wystarczy. W każdym razie przecież ten ciągnik nie będzie miał żadnego obciążenia. To nie jest maszyna do roboty w polu. Chociaż jakby się ktoś uparł, to dodać mu przyczepkę, będzie jechał do lasu. Pewnie, czemu nie. Jakby chciał też jakąś bronkę lekką czy kultywator pociągnąć, też sobie spokojnie da radę. Ale ogólnie to ma być frajda, to ma być zabawa. Tym się jedzie dla przyjemności. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!